No to cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, ze mną jest... Madzia, witam wszystkich. Tak, i witamy was w serii nowej z Minecraft Survival Wild West, czyli... Iha. Już wiesz. Jezu, słuchajcie, sorry. A miał wyjść ogier. Sorry. Wyszedł Osio. Ale my nie możemy razem nagrywać. Czekaj, żeby się włosów najadłem. O, już mogę nagrywać, zobacz. Czy my możemy zacząć? Tak na poważnie. Tak. Na pewno. No to zaczynaj. A to jeszcze nie zaczęliśmy? Nie, no dobra, żarty żartami. Pośmialiśmy, witamy was po... Kiedy my ostatnio razem serię mieliśmy? Dawno temu. Jeszcze ten, butelkowy survival chyba, nie? Nie, underground. Underground survival był, tak. Tak, underground. No, co to ma być? Jednego, jak jedne. Jednej zabiję, normalnie. Nie wierzę w to. Cześć, witam was, jestem Wojtek, jest ze mną... Madzia, witam wszystkich. Tak, i witamy was na mapie typu... Survival. Tak, która jest zatytułowana... Wild West. Yeah! O, ty to konie musisz przejmować. Tak, dokładnie. Dobra, witamy was po dłuższej naszej przerwie. Ostatni razem widzieliśmy się w takim gronie undergroundzie, tak? Tak, pod ziemią byliśmy. Dzisiaj jesteśmy dla odmiany na pustyni. Jak widzicie, piękna tutaj, ładna okolica. Madzia wam bardziej wytłumaczy, bo ja tu tylko jestem gościem. Tak, tak samo jak ja. Okolice, no jesteśmy na pustyni, mamy tutaj jakąś wioskę dzikiego zachodu. Tutaj są dla nas itemy w skrzyni, które dostajemy na starcie. Tutaj sobie mieszkają NPC. One tutaj mają jakieś sklepy, my z nimi mamy handlować, dorabiać się i wykonywać zadania. Ej, nie wiem, czemu przeczytałem, że tutaj mieszka Żyd. Sorry, od razu, ale wiesz, bo po angielsku mówi się na Żydów Jewish, tak? Mhm. Czy jakoś tak. A ja zrobiłem sobie Optifine i tak, what the hell? Także jeżeli kogoś... On sprzedaje deski. Przepraszam, a książkę to ty wiesz. Tak. W ogóle jeszcze taka drobna uwaga. Serwer nam skonfigurował mój kolega od wszelkich rad minecraftowych, Pietruszka, za co mu serdecznie dziękujemy, nie bij mnie tym kijem. Wsadź se go. Oddaj książkę. Nie mogę. I tak. I on tutaj, mieliśmy taki problem, bo są włączone potwory i one nam te NPC zabijały. One są potrzebne do rozgrywki, więc on machnął w nim, nie wiem, jakąś śmierdzącą miksturką i one teraz są nieśmiertelne. Tak. Madzia, spójrz, jaki ładny zachód słońca. Chodź, pooglądamy. O, taki nad dzikim zachodem. I teraz mi się rzuca ta piosenka z Bolka i Lolka. Dziki zachód. Czego ja tego nie pamiętam? No jak to nie pamiętasz Bolek i Lolek na dzikim zachodzie? No oglądałam, ale tej piosenki nie pamiętam. No kurde, Madzia, no. No to później mi zapadasz. Miałaś złe dzieciństwo. No i wiem. Dobra, zaczynajmy, bo my tutaj się zajmujemy głupotami. To tak, właśnie w propos konfiguracji to Pietruszka nam pomagał, te są nieśmiertelne, tak. Bo zombie zabijały. Tak, to ten smród od nich się unosi, tak. Bo tutaj wszystkie śmierdzą bez wyjątku. No tutaj na przykład do tego zombie podchodziły i je przemieniały, zabijały i było zło. Więc tak, może pozwiedzajmy po kolei tą wiochę. Tylko tak, wiesz co? Tak, może by znalazł jakieś łóżko czy coś. A masz, są tu jakieś łóżka? Gdzieś coś widziałam, tylko nie pamiętam dokładnie, w którym to domu było. A jest podwójne czy pojedyncze? Były osobne. Tu jest Ramon. Ramon. Ja przeczytałem Roman na początku, jak tu przyszedł. Może możemy go spolszyć, będzie Roman. Roman. Czekaj, tu chyba było w tym dużym. Czekaj, tutaj Charlie chyba gania. Tak, to jest Charlie. Charlie, a gdzie fabryka czekolady? Kogoś tu biją. Co tu się dzieje? Właśnie nie wiem, patrzę, kogo gwałcą. O, jest podwójne łóżko dla ciebie. Dobra, to wskakuj. Nie wiem, co Piotrek tu zrobił, że on się pił. Jo! Trochę... Dziwne te odgłosy. Co tu się dzieje? Gdzie one się tłuką? Nie wiem, co one tu robią. To wy? Tu ktoś? Room pierwszy.
czy nie ma. Jeszcze są jakieś schody. Dobra, na razie mamy hotel, ale i tak musimy sobie... Nie wiem, co panowie tu robią. Musimy sobie sami wybudować domki. Chyba. Nie wiem, zaraz zobaczmy w ogóle... To jest jakiś zboczony ten serwer. Ja pierdzielę. Są takie dźwięki. Charlie, czy ty jesteś w porządku? Co jest takie śmiesznego? Ty jesteś śmieszna. Nie wiem, tylko co... tobie się to kojarzy. No nie wiem, no kurde, no. No a może tu jest tylko cicho. Ten dom taki jest. Nawiedzony. Dobra, zaraz zobaczmy questlog. Dobrze, mamy 5 stron z zadaniami. Ale tylko nie wiem, czy to są wszystkie zadania, bo są jeszcze zadania... Będziecie mieć w opisie. W opisie też, ale na stronce widziałam, że są takie ładnie wy tego, ale tam było, bo był ten challenge 1, challenge 2 i nie wiem, czy to jest wszystko. Pokaż. O, musimy rzeczy. Farmy porobić. No to już, farmy proszę. Były w pierwszym challenge'u. Tam nie jest dodany... Tam, tak, bo ja przed tym sprawdziłem. Nie, ten dom jest nawiedzony, bo tutaj oni tak ganiają, tak się patrzą na górę. Coś tu się dzieje, ja idę to obczaję. To ty, Charlie? Nie, Charlie. Może je trochę boli to, wiesz, to ten smrodek. Ty miałeś książkę czytać, nie zboczuchów szukać. No, to jest książka. Czytaj. Ale co mam tu czytać? Te zadania twoje, czy coś tam, co ty chciał. Czekaj, tu jest jakiś typ. Tam się kampi. Jak chcę wyjść? Gdzie ty się kampi? Tutaj. Tu stoi. No to on tutaj z dołu jest przejście. On jest na dachu właśnie i to jest problem. Gdzie ty go na dachu widzisz? Tego zioma? Na dachu był taki typ. Tu stoi tu koło mnie ziom. O, mój ziom. To jest może on, weź tam. Ups. I popsułeś. Krzyczył jeszcze głośniej. Oj, dobra, mniejsza z nimi. Chodź, a to tutaj! Gdzie? Tu. Tu się tegują? No jasne. O, patrz, ile... czeka orgia. Jaki burdelek. A te są nie... na mnie patrzą, te są ja idę stąd. Patrz. To są niewychowane. Boże, to są sami księża. Idziemy stąd. Chodź. Bo tutaj patrz na przykład u tamtego Mietka. Chodź no, do tego Mietka. O. No to on tylko te takie bloki sprzedaje, a któryś tutaj sprzedawał same nasiona, widziałam. O, a tamte są niewychowane, tamte chyba sami musimy oswoić. Ramon, co ty sprzedajesz? Ubranka. O, sprzedaję. Dobry, Ramon. Ale to jest trochę dziwny quest, żebyśmy spędzili 4 dni w hotelu. Straszne to jest. Co to ten burdelik? Nie wiem właśnie. Tylko wiesz co, ciekawi mnie... Wiesz co, ja miał propozycję. Musimy sobie, myślę, że zrobić taką tablicę, wiesz? Mówisz? Jak z reguły jest, bo z tej książki, z tego co widzę, nie ma możliwości edycji. Dobrze, to o tutaj stanie tablica tak, na następny tu stanie odcinek. Tablica. Tutaj. A dzisiaj będzie taki bezowocny patyka, odcinek, nie. Będziemy ganiać i zwiedzać wszystko i w ogóle. Nie wetknę patyka, niestety. Czekaj, tak, tu ja byłam. Tak, tutaj jest ten twój Żyd. Tam jest... Nie mów tak brzydko. Co ty go tak nazwałeś? No, ja przeprosiłem. Dobrze, to tu będzie... jak my go nazwiemy? Józek, o, Józek będzie. Dobra, Józek. Będzie tam Józek mieszkał. Dobrze, tutaj tu jest klasztor, tu jest burdel. Hotel. Któro to burdel? To czy tamto? No to tu klasztor. Dobrze, burdelo klasztor będzie. Patrz, przeżyliśmy jeden dzień. Jej. W ogóle dzięki właśnie Pietruszce mamy również licznik dni, licznik śmierci i licznik mordoru. Licznik tak. Mordoru to jest coś takiego, ile razy Wojtek zabije mnie, a ile razy ja Wojtka. No. A, czekaj. Kurczę, u mnie widzą ten blok komand na górze. No, u mnie też, bo one tam są ustawione i tam tak, nie wolno. I tam są komendy dotyczące tego. Tak, a wszystkie. Jak macie pytanie, jak to ustawić, taki komand blok, to piszcie do... Do Pietruszki. Macie do Pietruszki. Jego tak. Link kanału w opisie filmu, o tu na dole i tam jego tak, męczyć, dręczyć. Tak. Dobra, zwiedzajmy chodź, dalej. Idziemy, co tutaj mamy? Kwiatka widzę. Pewnie jakiś tu Jonathan, no, żebyś wiedział. Ogrodniczek pan? Drzwi mu zajumali. Czekaj, bo tu na górę się wchodzi chyba, no. No, tutaj nic nie ma. Nie ma? To nie. To nie ma. W ogóle tutaj jest do tej mapki jeszcze specjalny tekstur pak, który macie w opisie filmu. A tu mieszka... Dobra, tu jest para. Gdzie ty jesteś? Obok. Tu w tym dziwnym domku. Obróć się. A. Kto tu mieszka? Tu jest dziwna para. Dwóch panów.
Powiadasz. Paweł i Gaweł, o, dobra. A, patrz, możemy książkę kupić. Za co? Nie, my książką możemy zapłacić za emeraldy. Tak, nie kupić. Aha, no. Dobrze. Dobra, idziemy na drugą Mańkę. Czekaj, ja idę tu, pozwiedzam. A wiesz co, to tak dziwnie. Tylko pustynia i kaktusy. No nie? No. Nie wiem, dlaczego mam ochotę przez to na dynię. Na dynię? Dynię. A to kto? Toby! Toby i Maguire. On, o, bloki trawy sprzedaje. Gdzieś w las? Tu możemy założyć oazę spokoju. Nie, no tutaj tak u niego jest sympatycznie nawet. Jego odgłos. Wiesz co, ja później wgram te odgłosy Maćka. Nie. Tak. One tylko u mnie będą, nie u ciebie. Ty sobie możesz włączyć, nie wiem, Huśka, Wertezę, kogo bądź. A tu kto? Ty, patrz, więźnia w burdelu mamy. Kto ty jesteś? Co tam masz? Nic nie ma chyba. Rozwolnienie chyba tak szybko gania po tej celi. No toalety nie ma, nie? O. Ale mi przeskoczył szybko. What the hell? Szybko zajmowania, zostaw go. Może jako wścieklizę ma, czy coś się zarazisz. Czekaj, tu coś dają? Nie, tu nie dają. W ogóle dużo koników tutaj jest. Tak. A tu kto? Bugsy. Bugsy. O, ten zioło sprzedaje. Jedziemy po zioło. Dobra. I sadzonki, dobra. A tu co dają? Dzień dobry. A, no, Turmon! Szkoda, że nie jest napisane, gdzie jest hotel, ale wydaje mi się właśnie, że hotel to jest tamto. No to takie duże, nie? Tam, gdzie jest tyle łóżek. Tak, tam, gdzie jest ten. Ale dobra, spędzić cztery noce, cztery dnie, to chyba się przespać tam tyle razy, nie? No ja właśnie nie to wiem, jakieś wiesz? Randomy. Nie wiem, jak tu mamy drewno. Rozwiązać. Gdzie ty jesteś? Na drewnie, tu, od wschodu. O. A, tutaj. Tutaj jestem, czekaj, jest południe. To nie wiem, czy iść na Szwendy, czy nie. No ale gdzie ty chcesz iść na Szwendy? Przed siebie, tam, na wschód. Na wschód, czy na zachód? W ogóle, wiesz co, mamy 20 tych. Trzeba byłoby się jakoś z kimś dogadać, coś kupić. Tylko jak to mądrze rozdysponować, ten nasz majątek. Mamy łącznie 40 zł. Tak, łącznie 40. No. W ogóle my te tabliczki będziemy musieli sobie... O, tu są building materials. No. O, tego Juska. W każdym razie trzeba będzie podpisać domki po swojemu, to po pierwsze, a po drugie trzeba coś się dogadać z kimś tam. Mhm. Co, jak osła mamy, widziałaś? Gdzie? A tu. O, faktycznie, a tu jest jakiś... Mamy cukier. I linę. I pochodnie. O, ja sobie wezmę jedną pochodnię. Jo, jaki konik. Czekaj, tu jest jeszcze druga skrzynka. Aha, tu jest to samo. No nie dalej się tam trykają. Ale wiesz co, dobra, to co robimy? No musimy coś postanowić. No właśnie, trzeba rozdysponować te samorodki jakoś, na razie... coś, nie? No ale nie wiem, no myślę, ja bym, wiesz co, kupił tak na dobrą sprawę chociaż drewno, żeby zrobić sobie workbencha. No to... Tam 32 to za jeden, za jednego golda jest 32 chyba, tak? No to bierz od Juska drewno. Boże, jak on pęka. Dobra, nie wiem, dwa kupić drewna czy jedno? Jeden stack cały, żeby był? A to kup stacka, nada się. Tu mamy stacka, co ty jeszcze tu masz? W sumie drewno, to jest nam już niepotrzebne. Wiesz co, on, czekaj, on miał? A czekaj, ty kupiłeś te. Deski kupiłeś, czy kupiłeś te? Deski. A tam dalej było drewno. Ale to na jedno i to samo wyjdzie. Ale jednego drewna było 16. Wiesz? I to się bardziej opłaca? Nie wiem, trzeba przeliczyć. No za pełny stak drewna. Dałeś dwa. Desek. Dałem dwa. No. A za 16 drewien, które są razy 4, to jest jeden. Tak? Nie wiem. Nie wiem. Maturę dawno miałam. No pozdrawiam tych maturzystów. O właśnie, tak. Tutaj będziemy ten zostawiać może, co? W ogóle dlaczego mi jedzenie nie spada? Nie wiem, mnie też właśnie nie spada. No przedtem jak biegałeś, to zgłodniałeś po dłuższej chwili. Nie wiem. Nie mamy goda włączonego. Nie, no nie mamy. Nie, bo mogę ci trycnąć, o. Tylko, że to szybko rośnie, nie wiem czemu. No nie wiem, naprawimy to w każdym razie. Weźmy trycnij za dwa razy. Dobrze mi. Dobra. Chodź, idziemy się prześpimy, bo już noc, a później pójdziemy na wschód. Dobra. To tak zawsze chyba robią, nie? Że jakieś miecze coś robimy? Tu w ogóle możemy się kopać? No,
Co, bronił ktoś? Jeszcze nie możemy iść spać. Boże, co za... To jest... Nie... Co ważne, że to tylko 4 noce możemy tutaj być. No to teraz jest nasza druga noc. Ale nie wiem, czy to tak się zalicza? Nie wiem, widzowie nam powiedzą znanie życia. Dobrze. Gdzie ty śpisz, w naszej podwójnej? Na górze. Z której bańki ty tam w las? A dobra, ja będę spała tu. No to śpij. Tyle tu łóżku, że ten, na każdą noc będę miała inne. Dokładnie. Wiesz co, ja bym chciała jakiś mieczyk może tak na wyjście. Mieczyk, no, kilof, łopata. Przydałoby się. Czekaj, tutaj... Józek, nie, Józek sprzedaje budowlankę. Czekaj, tutaj mamy rośliny. Ramon? Nie, tu są rośliny. No, ten trawkę sprzedaje, dobra. Ten, aha, tutaj jest wymiana na emeraldy. No, to gdzieś musi być dalej. Tu chyba były. U Tobiego, tak? To jest Tobi. Tak, Tobi sprzedaje. Czekaj, losy, patrzę, co Charlie. Siekiery. Charlie jedzenie sprzedaje. Ale broni nie ma. A jakieś te? Żelazo coś tam? Też nie. Ty. No, uspokój się. Ten też działo sprzedaje. Także tutaj chyba nikt nie sprzedaje mieczy czy tam. Nie, widziałam właśnie dziś u kogoś kilofa. Ramon? No to kilof jest u Tobiego. Do kupienia. Na końcu, w tym ostatnim domku. Dobra. Tam, na ostatnim domek, ale... Szczerze nie powiedziawszy, nie wiem, czy jest to dla nas opłacalne, bo w sumie możemy się wykopać. I też znaczy, wiesz, ja szukam jakiegoś... Uspokój się. Ja szukam jakiegoś, nie wiem, materiału, z którego ja sobie mogę zrobić. Chociaż na początku możemy zrobić drewniane wszystko, nie? No tak, w sumie. Tak standardowo. Dobra, to ten. To słona wschód. To tam mieliśmy iść na wschód. Tak, ładne słoneczko przed nami. Czyli bez problemu możemy się zagłębiać w ziemię. No chyba tak, no nie ma żadnego przepisu, że nie. Ale czekaj, zrobię nam te. Co ty? No? A co to chcesz? Weź craftinga z sobą. Jak coś znajdziemy, to wtedy się będzie robiło. Dobrze. Ale irytuje mnie brak tego, że mi jedzenie nie spada. No mnie też trochę. Nie wiem, dlaczego tak jest. Naprawimy. Tak, naprawimy. A czekaj, jak się... Jesteśmy czytuchy. Tak, tyle. Czekaj, bo ja idę się posmyrać o kaktusa. No boli. Nie. Ale przecież mi kurczę, wtedy wcześniej nam głód spadał. Ale wyszliśmy z serwera i weszliśmy jeszcze raz, to nie wiem. No właśnie. Tutaj patrz, trawka rośnie. Gdzie? Aha, patrz, trawka. Faktycznie. Nie wiem, czy tutaj, tylko czekaj, pamiętaj, gdzie jest ta wioska. Oj, tam znajdziemy. O, znajdziemy, wróciłem po miesiącu. No, można i tak. Dobra, są jakieś piaskowe góry. Może jakaś woda, czy coś, basenik. Ta, trzeba się... O, drzewo widzę. Jak cię drzewo widzisz? A kamień widzę. Nie, drzewo. Idziesz w tą samą stronę, co ja? No faktycznie, kamień. nie widzę. Oj, bywa. Jak to jest Minecraft na ślepo. O, będę mieć kaktusa. Mam kaktusa swojego prywatnego. O, jest złoto. Albo żelazo, nie wiem, co to jest. Dziwne. Pokaż. Tam, z tamtej strony. Masz? To złoto. Jest? Chyba tak. Złoto. Dobra, wioska jest tam. O, nie wezmę, wiem, patrz. Coś... O, tam, wioska. Dobrze. No. To nie wiem, zbijamy ten kamień? A zbij, może coś się tam znajdzie pod nim. Daj mi kilowka. Czekaj, już ci daję. Wyjam kijek mocy. Albo zróbmy może po prostu jeden. Masz to, weź wybij trochę, daj mi stona. I to będziesz miał kamienny. Ale to wybij więcej stona, to się zaoszczędzi na tym. Na surowcach. Dobrze, zrobi się. Masz tego, już sobie zrób kamienne. Może tego będzie więcej, jak nie, to ja i tak tutaj zaraz kopalnię zrobię. To była dziura. Serio. To taki fake chyba postawiony. O, wiesz. Fejkować zawsze trzeba. Ale złota nie wykopiesz tym. Dobra, sobie od razu mieczek zrobiłem. Rób, będziesz moją obrońcą, chociaż ja i tak tutaj potworów nie widziałam. Na razie. Boże, jak dawno w Minecrafta nie grałem. No widzisz, taki powrót do przeszłości. O, znowu złoto. Jak znowu, jak to... A nie, tu jest jeszcze, dobrze.
To będziemy mieć dwa. Ale to dobrze, bo złoto nam się przyda na zrobienie tych nuggetsów. No. Będzie się sprzedawać. Wiesz co, ja mam jakieś dziwne wrażenie, że my nie możemy się kopać piasku. Nie wiem czemu, bo to się takie... Masz to? Piaskofobię? Nie wiem, mam takie jakieś dziwne uczucie, że gdzieś tak mi się coś, że jest jakby zakaz kopania tego piasku. Nie wiem, może musimy doczytać. No to poczytamy, ale nie wydaje mi się, żeby coś takiego było. Czekaj, może w tej książeczce coś jest napisane. No to już książeczkę ty czytaj. Find the lost gold mine, buy goods from the sea gods to the traders, build your own farm. 20 na 20, 20 na 20, 20 na 20, melon pumpkin, garden, 30 gras bloków z dżunglowymi drzewami. Musimy rozszerzyć miasto o 3 dodatkowe budynki. To dwa burdeliki się zostawi i kościół. Mamy znaleźć dwie opuszczone jakieś chaty. Chodź jeszcze kawałek przed siebie, czekaj, dopiero południe to zdążymy. Mamy zrobić wielkie pastwisko na 50 tych kratek. Zrobi się. Automatyczną, diamentową. Nie ma tutaj ale żadnej... Ale wiesz co? My musimy zbierać kaktusy, tak mi się teraz przypomniało. Któryś mietek się sprzedaje za kaktusy, mamy osły. Gdzie ty jesteś? Poszłam przed siebie. O tam, na wschód. O, skaczę. O Boże, taki kawał? Jaki jesteś kawał? Jesteś pewna, że mamy zbierać kaktusy? To ja zbieram w takim mówicie, razie. Mówicie, że... Ale nie zbieraj od dołu, tylko no, z góry, żeby te pozostawały i nowe rosły. Aha. Bo mówicie, że któryś mietek sprzedaje ten, za kaktusy te złotka. A bo dobra, bo kaktus jak wpadnie do środka, to się psuje. Ile koniów. Uhuhoho. Ciekawe, jak duża jest ta mapa. Nie wiesz, czy to jest jakiś taki ogranicznik? Nie wiem. Mały konik, jest jakiś nicny. A czym się konie oswaja? Siodłem. Albo nie, bez siodła też można chyba. Nie wierzgaj na mnie, ty biały. Dobra, rzuciłeś mnie, nie chcę ciebie. Ja chcę o tego, o ten. Czerwony konik. A nie on. Ej, on umrze zaraz. Koniu. Wsadził konia w kaktus i czerwony konik. Co? No co za idioty? Nie idę stąd. Te konie są jakieś chore psychicznie. No gdzie co ty tego? Robisz z tym koniem? On mi wskoczył na kaktus, ja go oswoiłam. No. Oddaj mojego kunia. A to jest osiołek. To jest kuń. Osiołek. To ty osła widział. Jak ze Shreka. Boże, ogier. Koni w Minecrafcie. Dobra, idziemy dalej. Ej, ja się zgubiłem już. Ja też się zgubiłam. Słońce. Gdzie jest? Słońce jest wyznacznikiem. Tam jest zachód. No to myśmy tak, szli tam. Idziemy tam. Tam. Dobra. I tak zaraz musimy wracać chyba, nie? No, wypadałoby, ale jeszcze możemy kawałeczek sobie pójść, zobaczymy. Boże, sam piach. W ogóle też któryś mietek się sprzedaje za te krzaczki małe. Ale ich się nie jesteś da. Jesteś pewna? To mi tak się nie wydaje. Wydaje mi się, że któryś się... Mi się nie wydaje. Wiem, że na pewno sprzedaje się za... Oj, chyba koniec mapy. No co ty? Czy mi się coś nie wczytało? Nie, koniec mapy, patrz. Spoko. No, czyli jednym słowem jesteśmy na jednej wielkiej... latającej wyspie pustynnej. Dokładnie. Okej. Będzie ciekawie. Ale w sumie dobrze. Jeszcze tu nie byłam, wiesz? Wiesz, wydaje mi się, że jest lepsze takie, tak, w ten sposób ograniczenie mapy, aniżeli, wiesz, po prostu, że się nagle ci kończy, wiesz. Jest takie ścięcie i się zaczyna jakiś nowy biom. No w sumie. Ała, nie bij mnie. Czekaj, a może bym... Nie, no ja nie mogę zjeść, jak ten. Dlaczego ty w tą stronę idziesz? A nie wiem. Chodź, idziemy na zachód, wioski naszej trzeba szukać. Albo może pójdźmy w drugą stronę teraz, za wioskę zwiedzić. Dobrze. O, przyśpiemy się trzeci dzień. W ogóle licznik jest dalej, że jeden dzień, no to wiesz. No właśnie. A może to nie działa na łóżka? Nie wiem. Na cały kształt dnia? Razem z nocą? Możliwe. Chyba, że muszą minąć 24 godziny w realu. Ta. To Madzia, wiesz co, dam ci moje pasy, jak będę w pracy, będziesz okay. Tam chodzić. Dobra. O, tu Boże. Są koniki, patrz. Tu są no te to, koniki. To same są. No to dobrze, no ale my od nich tak mniej więcej na równo szliśmy, nie, do wioski. Dobra, przecinamy pustynię.
Może coś znajdziemy ciekawego. Tylko właśnie szkoda, że ten głód na mnie spadał. To jest takie trochę szczytowane. No coś się musiało zepsuć znowu. Się naprawi na kolejny odcinek. Dokładnie. Ustawimy jeszcze tablicę z zadaniami. I się tak rozglądaj, bo tutaj te domki opuszczone, chaty trzeba znaleźć dwie. W tym piasku? Mhm. Podejrzewam, że je trzeba będzie odkopać z tego piasku. Będzie wystawał komin. O, byliśmy tu. Dobrze, idziemy. Patrz, jest złotko. Trzeba zrobić challenge. Wykop cały piasek z pustyni. Ta. Myślisz, że nie dałabym rady? No, ty to wiem. Gorzej ze mną. Gorzej ze mną. Oj, popsiła ja. Jestem ciekaw, czy my będziemy mieli wodę. W korytach stoi pod domem. A nie, woda jest tak, no tak. Ale już mam taki w planach taką piękną oazę zrobić tutaj w pustyni. Dobrze zrobisz. Może. Może. No. A, jest wiocha nasza. No zrobię może, no. No może być może. No, to ładnie zachodzi. Biegnę. Tak, to trzeba przyznać, ładnie. Jeszcze pamiętam tego starego Minecrafta, jak nie było takiego podziału. Jakiego podziału? No, że tak słońce zachodziło w ten sposób. No jak zachodziło? No jakoś inaczej chyba było zrobione. Nie było jakoś tak ładnie. A nie, bo to kwadratowe słońce było. Boże, tekstur pak sobie przełącz na normalny, byśmy no kwadratowe. No dobra, ja dawno, tak dawno w Minecrafta nie grałem, że wiesz. Dobra, mniejsza. Zioło. Znowu zioło? Ej! No co na górę? To śpi tu. Dzięki. Będę miał lepsze łóżko dla siebie. Jezu, jak się trykają. Dlatego idziemy jak najszybciej w drugą stronę. Zobaczymy, co tam jest. O, może, tu, może znowu znajdziemy coś. Czekaj, bo tu no to... latał jeden taki samopas. Gdzie ten pasi brzuch? O, na dachu są. To one się sprzedawały za te. Tak? Tak mi się wydaje. No czekaj, sprawdzimy. Co, poleciesz na dach do nich? Oczywiście. Czemu nie? A to leś, to ja sobie tutaj pobiegam, może tu jakiś... Nie wierzę ci. Bo ty mówi ci, że któryś się sprzedawał, a jak nie, to te w tym. Klasztorze. Nie, ten się sprzedaje za emeraldy. O, ten się za pajęczyny sprzedaje, patrz. O, jest, za 30 kaktusów się sprzedaje, mój. I co daje za 30 kaktusów? W sumie to nie patrzyłam. Za 30, słuchaj, daje jeden ten samorodek złota. Za 64 zmieniłem mięska, daje 3 samorodki. Widzisz, trzeba będzie pastwić się nad zombiekami. Gdzie ty jesteś? Tutaj mamy barwniki jajka. Tu barwniki perły. Jajka? Tak. Wielkanoc? No. Dobrze. Dobra, gdzie ty jesteś? Na wschodzie. Idziemy na zachód. Tak. Macia. Mówisz, że tutaj coś będę dawać? No nie wiem, może. Trzeba zobaczyć. Ale... Dla odmiany w przyszłym odcinku pójdziemy... Na południe. Na północ i południe. Nie no, w przyszłym odcinku ma stać już tablica, mają być naprawione. Tak, to cheaty wszystkie. No niestety, takie małe niedopatrzenie. Oj, zdarza się, no to premiera, no. Raz słyszałam, że na premierze firma aktorka nogę złamała, no. No to cieszę się, że ty dzisiaj nie połamałeś. Dzień się jeszcze nie skończył. Fakt. Dzień się jeszcze nie skończył. Czekaj, Madzie. Tylko 3 godziny. No oby. Widzisz ty tu swoją chatę opuszczoną? To właśnie nie. Tam kaktusów tylko pełno widzę. Nawet nie widzę tych takich ala głazów, ale będziemy mieli tu szukania. Ale jeżeli ta mapa jest taka krótka jak w tamtą stronę, to czy ja wiem, czy tak dużo? Ale wiesz, musimy znaleźć też tą opuszczoną tak kopalnię. Tak? Złota. No, mamy takie zadanie. No ja tak zadania czytam, wiesz. Więc ja teraz nie wiem, czy to będzie na takiej zasadzie, że to wejście do kopalni gdzieś będzie, czy będziemy musieli ją pod ziemią znaleźć. No, ale pomyśl, że w undergroundzie mieliśmy większe problemy z tym. Oj tak, tam były straszne problemy. Pamiętam z odnalezieniem tego sekretnego pokoju. No, ale znaleźliśmy. Jezus, to było szukania. Jezu, ostatnio marudziłam, że... Piasek, o, masz wodę, chciałeś mieć swoją zatoczkę, bo jej, woda. No.
Ostatnio mordziłam, że mam za mało piasku na tym, na obcasach. No, mam. To teraz ci dostatek. Tak. Blum, 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 blum. Właściwie to powinienem odstawić wszystkie zarodki do tego, bo znając moje szczęście umrę. Mówisz? No. A może tak sobie dookoła przejdziemy? A kiedy będziesz wiedział, czy to koło się skończyło? Jak zobaczymy z powrotem wodę. A skąd wiesz, że za 20 klocków nie ma znowu wody? Zapiszę sobie pozycję w GPS-ie. Okej. Okay. Może być. O, patrz, patrz, jest progres, jest jakaś góra. O, widzisz, widzisz? O, what the hell? Jaka góra? Czy tam jest na górze śnieg? Śnieg. Tam w oddali też są góry. O, ile trawy. Ja tu bazę sobie zrobię. Pod ziemią. Bazę? Ja to pod ziemią będzie. Boże, ja pamiętam, jak siebie było się małym. I chodźcie, chłopaki, bazę założymy. Tak. W jakichś krzakach się z reguły chował człowiek. Tak. Jakieś pełno kij się zbierało, nie wiadomo czego. Dokładnie. Boże, jak mi się ścięło tu. Coś się generuje złego, wiesz? Mówisz, no mi nic nie ścięło. Mnie strasznie tu ścięło, jak podeszło do tej góry. To jest siedlisko zła. Komputer z dyrta. Tak. Zaraz sobie obejrzymy te góry dookoła. Tam jest koniec. Ja mam dziwne wrażenie, że w tych górach znajdzie się kopalnia. Opuszczona. Ty przejrzałeś całą tą mapę i wszystko wiesz. Nie przejrzałem, ale mam takie... Jaki tam wodospad zajebisty, idę tam. Co zobaczył? Ło, jakie piękne. No to już wiem, gdzie dom będziemy mieć. Na szczycie. A? Ja myślałam, że pod wodą. Nie. Dobrze, wyłaź sobie, tam ja idę tu. Pod wodą, nie. Jest fajna ta mapa. Na początku tak jak... Bo w sumie nie zagłębialiśmy się aż tak daleko, nie? Tylko tam te okolice domu sobie zobaczyliśmy przed nagraniem. No tak, tak. A o tym to ja nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. A ja skąd miałam wiedzieć? Tam widzę jakieś ładne rzeczy się świecą. Co ci się świeci? Tam są w górze. Gdzie? Tam w ogóle jakaś polana jest. Tam? To chodź tam do polany. Tam. Ale patrz, bo tutaj weź sobie Optifine'em, tu jest ile złota w tej górze. Gdzie ty to złoto widzisz? No nie widzisz, koło wodospadu masz dwa. A, tu niżej, jak ja na śnieg patrzę. No, brawo. Dobra. Tak ci gorąco. Tak. Lato w pełni. Lato. Lato wszędzie. Zwariowało, oszalało. Moje serce. Tak, a pierdoła mnie zostawił podar do przodu, bo trawę zobaczył. No chodź, moje serce, chodź. Biegnę do ciebie. To jest peaceful ustawiony, panie. Tak? Nie wiem, tak mi się wydaje. Ani potworów, ani głód nie spada, ani się nie bijesz. Peaceful. A no faktycznie, tak może być, dlatego głód nie spada. Co to jest? To jest żwir. Wygląda jak kupa. Kupa. Nie zbieraj tego. A kleja to ja poznam wszędzie. To jest klej. Tak. A też można się chyba za klej sprzedawać, nie wiem. Dobra, oddam go na razie. Inny jakiś taki dokument oglądałem o dzieciach w Rosji. Opuszczono chata, widzisz? Patrz, widzisz. O, znalazł swój przybytek do Grocji. Krówki, świnki, Walentyna. O Boże. Oświadczam, żeby wszyscy wiedzieli. Ja szczytuję mu znacznik i nazwiemy krowę Walentyna, tak. A to znaczy, że była ta przeróbka. Walentyna. Ale patrz, widzisz, już mamy cwaniaczki. Patrz, znaczy my zwierzę. Możemy tu zamieszkać na taką dobrą sprawę, nie? Owieczki mamy, no możemy. Ty, jaki burdelik czy coś? Ty, kowadło jest, patrz. Pełen a tu co dają? O, mamy test. Motykę mamy, patrz, będziesz pan rolnik. Tu te zbi. Ta jęczynka, o. Zobacz, co tam jest. Nie wiesz, co shears. O, to dawaj, to ja idę golić owce, a ty resztę zabieraj, tylko się nie zabij. O, jest nawet gówniana. To jest peaceful. Jak mam cię zabić? Wypadnie spoza wyspę, wystarczy. To na środku wyspy wypadnę spoza wyspy, tak? Tak, ziemia ci się rozstąpi pod nogami i zginiesz. Ja nie Mojżesz, żeby takie rzeczy robić. Jemu się woda rozstępywała, nie ziemia. Oj tam, oj tam. O, patrz, 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 tam. No tam. Gdzie? Kamień. No, idziemy teraz tam. No, jak coś, to już mamy na prywatne łóżko, już nie musimy w tym hotelu spać. Ej, mi się już podoba ta mapa. O, widzisz?
Nie wiedziałem, że takie fajne rzeczy. Ja lubię teraz takie właśnie gry, w których można eksplorować, tak jak Skyrim. O, bo się nagrałeś w Skyrim w ogóle. No, ale wiesz, no, pierwszy taki first look... Ty, patrz. To naprawdę fajne, co? No co? Nasze zadupie. O, blisko. No. Bardzo później, blisko. Później jak się zdobędzie trochę tego, żelaza czy czegoś, można sobie kolejkę zrobić. No w ogóle gdzie my zamieszkamy? Na zadupie czy... No, Kielf mi się skończył. Czy... A ty wziąłeś tego workbencha? Wzięłam. Daj kika. A, tu jesteś. Jednego. Cztery. Jednego chciałam. No cztery, bo akurat mi się wszystkie wyrzuciło. Nie wiem, tam jest dokładnie. Można byłoby tam zamieszkać, wiesz? Mówisz, tam koło tej alefarmy. No tą chatę rozwalić, zrobić sobie właśnie hodowlę, to znaczy ogrodzić to bydło całe. Trzeba jeszcze z tym, z Józkiem pohandlować trochę o drewno. Znaczy wiesz co, ja bym ogólnie rzecz biorąc, może na początku, wiesz co, moglibyśmy sobie zrobić taką alefarmę drzew na początek, wiesz, na tej... A no trzeba kupić zioła. Na tej trawie. No. Fakt. Byśmy kupili sobie sadzonki wszystkie. Dobra impreza od zioła się zaczyna. No jasne. I byśmy coś tam wykminili z tym. A te góry mnie strasznie korcą, żeby tam się udać. Oj. Góry, dobra, góry. Dobra, nie wiem, idziemy gdzieś tam jeszcze kawałek? Chodź spać i trzeba kończyć odcinek, bo... Jak spać? Spać. Jeszcze nie. Gdzieś to zaginął. Nie wiem, idę gdzieś. O, kolejna trawka. Znowu klej. Trawka, klej. Jak jeszcze maków tam... brakuje. Były chyba tam na tym całym, wiesz? Gdzie były? Na farmie. To nie gadaj. Chyba jeden czy dwa rosły. Boże, ta gra robi z nas... Nieważne. Boże, to ty z gry robisz. Ja z gry robię? To ty masz jakieś dziwne skojarzenia. Ja się tylko trawki czepiłam, to ty kleję i maki szukasz, o. Ja idę do domu spać, ciemno. W sumie teraz w Minecrafcie dodali więcej tych roślinek, nie? Tak. Może jakieś maki znajdą. Są maki, są róże. W górze róża, na górze maki, a my się ćpiemy jak te dwa rumaki. Chodź spać i chodź kończyć odcinek, bo nie wiem, czy się widzą, podoba i czy to dalej nagrywać z tobą. Nie, myślę, że to nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Trzeba to, ten peaceful wyrzucić stąd. O, jak tak. Właśnie u sąsiadów. Będzie hardcore. Tam ci to dopiero maku czpają. I to wesoło. Boże, ta gra jest chora. Naprawdę, boję się. Chodź, bo ja już w łóżku czekam. No idę. No chodź. Chyba, że to przez te paluszki z makiem, które jadłem. No ja nie lubię paluszków z makiem, lubię tylko z solą. Nie, ja z makiem tak... Znaczy nie, ja lubię, z makiem ale... to cebularze lubię, o. Dochodzisz? Z makiem strasznie w zęby wchodzą. Ja nie wiem, jak się zgubiłem. To co sama mam w tym łóżku leżeć? Czekaj, tam jest jakiś dom. O, patrz, widzę cię, jak lewitujesz. Dobra, już cię widzę. Ja nie lewituję, skaczę. Lewitowałaś przed chwilą. Mam to na taśmie. A ty co sprzedajesz, pan? A ty się za emeraldy sprzedajesz, dobrze. No to ceni się chłopak, no. No dobrze, no przyjazd. Nie jak inny za kaktusy. Oni jeszcze się sprzedają za ten, za tą nicie pajęcze. O, to ty możesz iść handlować, bo ty masz. Za te prochy, nie prochy, to wszystko. Boże, prochy, maki. Trawa, ja pierdzielę. To jest jakiś, nie wiem, to jeszcze brakuje takiej muzyczki schizolskiej. Hera koka hasz LSD. Do intra podłożymy. Ta zabawa po nocach się śni. O, Madzia w łóżku czeka. Chodź. LSD, hera koka i hasz. Podziel się kolegami z czym masz. Nie, to jest... Jest ci lepiej? Tak. Super, wychodzę. Ja też. Wychodzę. O, tu będzie hodowla naszego prywatnego zioła. Patrzę, ładne ziołko stoi. Dobrze, koniec. Boże, jak mi telefon spami, że mi ludzie na Facebooku piszą. To jest straszne. To przez to zioło. Tak. W ogóle gdzie jest ten typ, co się sprzedawał za pajęczynę? Za pajęczynę? Tam. Tam. A, tam. Czekaj, to zobaczymy, czy mogę coś... Czekaj, bo nie pamiętam gdzie. Tam. Tu chyba. Tam. Tam jest pamięć. Nie, ten za książki i za... Tutaj ten, o, tu. Który? Gdzie ty jesteś? Jakie dziecko, 45 złota za jeden diament. Tu, za 5. Gdzie ty się zgubił?
Chodź na pole, na środek. A tam, dobra, no. Idę. To ten, tu. Ale wiesz, w sumie jak się tak przekopiemy, pokopiemy... To sami a, to tu jeszcze są NPC-ki. No to właśnie tutaj się dobrze sprzedają. Ten czarny. Nie czarny, ale... w brudnym ubranku. Wiem, ale tyle pajęczyny to ja nie mam. No 5 chcę tylko. No ja mam 4. No, a tam to ze 30 kaktusek, gdzie ja mam 13. Ja mam 4. No, to widzisz. Woda. Dobra, tu zaczynaliśmy, to choć tu skończymy. Tak. No. Także ja od razu wróżę tej serii, po prostu rychły koniec w następnym odcinku. Spadniemy tak za mapę. Tak, tak się naćpiemy, że będziemy latać. Tak, a tu stanie tablica z zadaniami, tu. Czekaj, tak, o, ja zrobię ja początek. Wam mówię, ona będzie w kolorach tęczy. Tak, bo jesteśmy zgodni jak sami. O, patrz, dzień drugi. O, dopiero jakieś dziwne tydni ich. Nie, to chyba tak czasowo, wiesz? Co 15 minut? A może, nie wiem nawet w sumie jak to działa. Nie wiem, Pietruszki trzeba zapytać, on wszystko wie. Tak. Dobra, także my mamy do was pytanie, tak, odnośnie tych dni. Jak to chodzi? Co my mamy tam 24 godziny spędzić w tym hotelu, tak, całą dobę? 4 odcinki. Czy... tam jest zostało, co będą codziennie odcinki po 15 minut, dzień pierwszy w hotelu. Madzia, no, dobrze co robimy? Madzia, nudzi mi się. Czekaj, posłuchamy. Dobra, popatrzmy ale na dzień. Ale patrz. To jest ten hotel koło tego, wiesz... Klasztoru. Burdelu, będziemy podglądać. To jest klasztor. No to burdel, tam klasztor, widziałaś klasztor? No. U mnie w Łagiewnikach jest klasztor, mnisi chodzą normalnie. A te nie chodzą. No ci tam różne dziwne rzeczy gdzie robią. Nie wchodź tam, nie przeszkadzaj im. Ty nie da popatrzeć. Tam drzwi. Dobrze, dzieci już, oglądają. Już idę do siebie, o, moja no. Skrzynia. O. Mój workbench. Dobra, moja. Dobra, no to co? Ja, tak jak wspomniałem, rychłą śmierć życzę temu odcinku tak, tej serii. Błędy naprawimy, nie będzie peacefula, będziemy na następnym razem się mordować. Wojtek już tak. Krowę znalazł, to już w pełni szczęścia, więc tak. I to będzie chora seria. Bardzo. Jak już dzisiaj Hera Kokahasha LSD, to ja nie wiem, co będzie w następnym odcinku. Bomba atomowa. Kraina grzybów. Właśnie, czyli ja bym chciała tu krowę grzybową. No to nie wiem, czy będziemy mieć. O. Nie wiem, jak to działa. Zobacz. Nie wiem, ty jesteś specem od Minecrafta. Ja? No i nie ja? Nie. Nie ja. Nie ja. Nie ja. Nie. Nie. Źle postawiłaś. Link. Bardzo dobrze, że postawiłam. Co chcesz? Źle. No bo ty masz więcej kaktusów, to nie fair. Dobra, no. Kończ wreszcie, bo się kaktusami zajął. Tak, kończymy. Także... Ała. Ała. Także dobrze, my wszystkie błędy naprawimy. Wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że nas nie znienawidzicie po tym odcinku. Tak. Wręcz przeciwnie. Także cóż, była ze mną... Madzia i był ze mną Wojtek. Nie, Wojtek, tak. Ty miałeś powiedzieć, dobra, mniejsza. Poprawimy się też z tym. Kue. Tak. Dobrze, tak. Także na koniec co? Trzymajcie się i cześć. Pa, pa. A. Dobrze. Boli. Dobra, dostałeś wszystko. Tak. Jak to jest? Wild West? Wild West. Iha! Yeah. Okej, okay. Będzie genialna seria. Super. Mam pół serca. Dobrze. Pół serca. A drugi pół gdzie je zostawiłeś? Nie wiem. W tramwaju gdzieś. Na linii wysokiego napięcia. W liczniku. O Boże. Ja wiedziałem. To będzie zło. Dobrze. Czego ty się cieszysz? Ty się patrzysz na kwadratowego ludzika i się cieszysz, no. Nie mogę. Nie przecież mogę z tobą nagrywać. Tego ludzika widziałeś 1025 razy i się ciebie nie bawił, a teraz ciebie bawi, no. Słysz takiego sensa.